tutaj zgadza. Kurczę, ja zrobię zdjęcie też jakieś. Zrób, Ze słońcem, na przykład tam, żebyśmy... Nie, myślę, że dobrze jest, wiesz. Dobrze, bo słońce jest z tyłu. Tak? Na razie jest, nie, z przodu jest słońce. Także na nas świeci. Pana, pan stabilny. Dobrze, że jeszcze się to trzyma. Nie mam szpilek. Proszę bardzo. Później się podtrzymamy. Panorama to jeszcze gdzieś musi zaparkować. Ja nie wiem, gdzie oni to zaparkują. Gdzie to wjadą po tych schodach. No, Jacek Śliwiński przyjechał, tam stanie gdzie, z nami. Gdzie? Idzie. A, jest, Jacek. Mogę prosić? Zrobi się nam zdjęcie, dobra? Tak do lewej. A, jest. Dobry? Chodź, Jacku, stawaj. Dziękuję. Cześć, Jacku. Ten mikrofon mi przytrzymasz troszeczkę, czy ja mam... Przytrzymam cię. Okay. Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Wiśniewski. Bardzo miło mi powitać Państwa na konferencji Komitetu Miasto dla Ludzi, Lubelski Ruch Miejski. Komitet Miasto dla Ludzi jest organizacją pozapartyjną. Tworzą go osoby rozczarowane działaniami dużych partii. Dlatego chcielibyśmy, żeby Lublin był wspaniałym miejscem do życia dla nas wszystkich, a nie areną walk politycznych. Dlatego chcemy odebrać władzę z rąk partii i zwrócić ją mieszkańcom. Dzisiaj z nieskrywaną dumą chcemy przedstawić Państwu naszą kandydatkę na urząd prezydenta miasta Lublin. Urodziła się w Rzeszowie, kilka lat spędziła na stypendiach w takich miastach jak Wiedeń, Innsbruck czy Münster. Jednak jako miejsce swojego życia wybrała Lublin. Tutaj mieszka od 18 lat, tutaj także prowadzi swoją karierę naukową na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Przed Państwem Magdalena Długosz. Brawo, proszę Państwa. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło stać tutaj dzisiaj przed Państwem jako kandydatka na urząd prezydenta z ramienia Lubelskiego Ruchu Miejskiego, z Komitetu Miasto dla Ludzi. Jak już mój kolega mnie przedstawił, jestem lublinianką z wyboru. Tak samo jak wiele kobiet, które przez ostatni czas, ale też dawniej zmieniały Lublin, zmieniały go na lepsze. Tak jak chociażby radne z okresu międzywojennego, które w tej chwili, których historie w tej chwili, których herstorie są odczarowywane, odkrywane na nowo przez nieliczne grono dziennikarek, aktywistek, badaczek i animatorek kultury. Chciałam się powołać na to dziedzictwo, ponieważ ono jest dla mnie osobiście bardzo ważne. I mimo, że kobiety od 100 lat mają już prawa wyborcze i mimo, że nasz ratusz lubelski widział bardzo wiele kobiet w tym czasie, to nie mieliśmy jeszcze żadnej prezydentki. Ja się ubiegam o ten urząd. Chciałabym prosić Państwa o zaufanie, o głos, dlatego że Lublin potrzebuje świeżego powiewu. I nie chodzi mi tutaj tylko i wyłącznie o dręczące nas upały latem, czy o to, jak w sezonie jesienno-zimowym walczymy ze smogiem, ale chodzi mi też o pewien styl zarządzania miastem, o sposób zarządzania miastem. Pierwsza teza z 15 tez ruchów miejskich mówi o tym, że miasto należy do mieszkanek i mieszkańców. Nie do polityków, polityczek, nie do organizacji, wielkich instytucji, nie do firm, tylko do mieszkanek i mieszkańców. Dlatego chciałam zaproponować Państwu, żebyśmy mieli takie konsultacje społeczne, które są bliżej ludzi, które wychodzą do ludzi w konkretnym miejscu, do konkretnego obszaru,
do konkretnego problemu, do osób, które są zainteresowane konkretną sprawą. Chciałam zaproponować Lublinianom, Lubliniankom decyzje, które są bliżej nich, decyzje, które oni współtworzą i decyzje, które będą podejmowane na niższym szczeblu. Dzisiaj bardzo często jest tak, że z każdą sprawą trzeba iść na samą górę drabiny biurokratycznej, aż do prezydenta. To nie powinno tak być. W Urzędzie Miasta mamy bardzo wiele urzędniczek i urzędników, którzy są bardzo kompetentni, bardzo sumienni i którzy powinni też móc podejmować decyzje bliżej ludzi. Oni znają problemy swoich sąsiadów, swoich sąsiadek, swojego otoczenia bardzo dobrze. To nie jest tak, że jedna osoba potrafi być kompetentna w każdej sprawie i potrafi, zna się na wszystkim, potrafi wszystkim sterować. Zejdźmy trochę niżej z decyzjami, postarajmy się wysłuchać mieszkanek, mieszkańców, postarajmy się wysłuchać obywatelek i obywateli, postarajmy się wysłuchać społeczników, społeczniczki, grupy nieformalne zainteresowane swoim otoczeniem, ekspertów, ekspertki, specjalistki. Dlatego chciałam Państwu przedstawić też naszych kandydatów i kandydatki do Rady Miasta. Jesteśmy gronem bardzo różnorodnym, bardzo, bardzo złożonym i zajęłoby nam bardzo dużo czasu opowiadanie o wszystkich tutaj osobach, ale mamy w swoim gronie specjalistki, specjalistów od spraw rewitalizacji, od spraw kultury, estetyki, od transportu. Mamy członkinie, członków Rady Dzielnic. Mamy osoby, które działają na rzecz działek chociażby, działają na rzecz zieleni, działają na rzecz tego, żeby mieszkańcom w dzielnicach przede wszystkim żyło się dużo lepiej. Pozwólcie Państwo, że przedstawię jedynki w wyborach do Rady Miasta. W pierwszym okręgu będę startować ja z pierwszego miejsca. Mnie już Państwo znacie. W drugim okręgu, który obejmuje Rury, Szerokie, Konstantynów, Węglin Północny i Za Cukrownią, chciałam przedstawić Szymona Pietrasiewicza. Szymon Pietrasiewicz, proszę bardzo. Szymon Pietrasiewicz jest chyba znaną personą wszystkim Państwu. Jest to osoba, która bardzo się angażuje w działania w dzielnicach, zwłaszcza w dzielnicach zaniedbanych. Współtworzył punkty kultury Za Cukrownią na 1 maja i na Bronowicach. Potrafi rozmawiać z każdym. Jest ulubieńcem zarówno dzieci, jak i seniorów. Na pewno świetnie sprawdzi się w kwestiach dotyczących ożywiania kultury i ożywiania lokalnych społeczności. W trzecim okręgu, który obejmuje Czuby i Węglin Południowy, jest to Krzysztof Wiśniewski. Dzień dobry Państwu. Dziękuję. Krzysztof Wiśniewski jest członkiem Rady Dzielnicy, angażuje się bardzo w działania na rzecz zieleni w dzielnicy, współtworzył święto lokalne dzielnicy, ale także brał udział w wypracowywaniu standardów pieszych. Także on jest przykładem też takiego potencjału, takiego zasobu wiedzy, który tkwi w mieszkańcach, a który przekłada się na dokumenty i na standardy, które my w Lublinie mamy. Wystarczy tylko wyjąć je z szuflady i zacząć je realizować. Dziękuję. Czwarty okręg, który obejmuje Czechów i Sławin, to jest Paulina Zaremska-Denysiuk. Dzień dobry. Paulina Zaremska-Denysiuk jest doktorą historii sztuki. Bardzo intensywnie działa na rzecz edukacji, na rzecz też rewitalizacji. Zajmuje się dziedzictwem i estetyką, zajmuje się designem, zajmuje się też sztuką. Animuje lokalne społeczności tam, gdzie nie docierają instytucje. Pewnie Państwo też słyszeli o wielu projektach, które współtworzyła. Animacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych. Jest też nauczycielką. W piątym okręgu
piątym okręgu, który obejmuje Kalinowszczyznę, Poniedwodę, Felin, Hajdów Zadębie. Mamy pana Krzysztofa Szewczyka. Pan Krzysztof Szewczyk jest przedsiębiorcą. Zajmuje się przede wszystkim sprawami budowlanymi i nieruchomościami. Jest ekspertem od nieruchomości, ale jest też społecznikiem, jest radnym dzielnicowym i potrafi bardzo dobrze wydeptać ścieżki, które sprawiają, że projekty prospołeczne dochodzą do realizacji. I ostatni okręg to jest okręg szósty. To jest dziesiąta, Zębożyce, Wrotków i Kośminek, tak? I tutaj z pierwszego miejsca startuje Szymon Furmaniak. Szymon Furmaniak jest rowerzystą, bibliotekarzem, zapalonym społecznikiem lokalnym dzielnicy dziesiąta. Prowadzi różne inicjatywy dotyczące dzielnicy. Jest też praktykiem budżetu obywatelskiego, bo udało mu się otworzyć na Czechowie, co prawda, nie w swojej dzielnicy, ale dzięki temu jest to dostępny projekt dla większej ilości osób. Boisko, które jest wielofunkcyjne, które jest bardzo chętnie używane przez lokalną społeczność w różnym wieku do rekreacji, do sportu. To pewnie by było na tyle na razie. Dziękuję bardzo. Jeśli Państwo macie jakieś pytania do nas, to chętnie odpowiemy. Jak Pani ocenia swoje szanse w tych wyborach? Bardzo dobre szanse. Myślę, że trzeba mieć nadzieję na dobry wynik, dlatego że bardzo wiele osób, tak jak mój kolega wspomniał wcześniej, jest zmęczonych, jest znudzonych, jest zrezygnowanych tą sytuacją przepychanki politycznej, partyjnej. My gromadzimy bardzo różnorodne środowiska. Udało nam się wziąć na pokład bardzo różne osoby, które mam nadzieję zintegrują bardzo szerokie grupy i pozwolą tym osobom, które do tej pory nie miały swojej reprezentacji, na to, żeby wyraziły swoją opinię, na to, żeby też miały na kogo zagłosować. Także to jest duży potencjał. Czy do jakiejś grupy bardzo szczególnie chcecie się odwoływać? Jesteśmy takim forum, które łączy bardzo różne osoby. Także myślę, że wszystkie mieszkanki, mieszkańcy znajdą wśród nas kogoś, na kogo warto zagłosować. A w skład waszego komitetu wchodzą tylko osoby prywatne? Nie ma partii? Partia Razem nie wchodzi? Nie, to są osoby prywatne. Niektóre są zaangażowane w różne inicjatywy, ale to nie jest tak, że jesteśmy tutaj jakimś komitetem związanym z partią. Pani jest członkiem Partii Razem, dobrze kojarzę? Nie jestem członkinią Partii Razem. Nie jestem członkinią Partii Razem, dlatego że uznałam, że jako reprezentantka takiego komitetu zrobię gest, który połączy różne środowiska w ten sposób. Ja bym chciał się więcej o Pani dowiedzieć, jeśli można. Nie wiem, czy koledzy. Pani pracuje na jakiej uczelni? Ja pracuję na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. W Instytucie Kulturoznawstwa w tej chwili. Jakieś, nie wiem, działania społeczne wcześniejsze, dokonania, osiągnięcia? Chyba najważniejszą rzeczą, od której też zaczęłam, to jest to przywracanie pamięci o zapomnianych Lubliniankach. To jest też działanie na rzecz widoczności kobiet, na rzecz obecności kobiet w przestrzeni Lublina. Angażowałam się w ostatnim czasie bardzo w Lubelski Kongres Kultury i Forum Kultury, które wypracowywało konkretne rekomendacje kierowane do Urzędu Miasta. Właśnie i w tej chwili razem z urzędnikami, z urzędniczkami pracujemy nad wdrożeniem tych kwestii dotyczących przede wszystkim zrównoważonej reprezentacji i to dotyczy kobiet, ale także innych grup marginalizowanych do tej pory. To dotyczy też osób z niepełnosprawnościami na przykład.
był pani stopień doktora, prawda? Nie. Tylko? Jestem w trakcie przewodu doktorskiego. Procedury, powiedzmy, bo... Czy jeszcze jakieś pytania, proszę państwa? Dostaniemy listę kandydatów? Myślę, że tak, ale jeszcze nie w tej chwili. Znaczy mamy, właściwie mamy już pełne listy, ale jeszcze mogą być drobne zmiany, dlatego nie chcemy jeszcze państwu ich ujawniać całych. Ale, w tym tygodniu. Ale tak, ale będziemy, jeżeli nie uda nam się ich, chcieliśmy zarejestrować je dzisiaj, być może uda nam się je zarejestrować dzisiaj jeszcze, jeśli nie dzisiaj, to jutro to zrobimy. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Zapraszamy. I wiecie co, nie uciekajcie, bo jak pójdą media, to nasz fotograf zrobi nam zdjęcie, dobrze? Dobra. I trochę popozujemy. Panie Andrzeju.